Cześć, witajcie. Jestem Wojtek i dzisiaj kolejny artykuł sponsorowany przez Kubę e, z, ze studia deweloperskiego Vile Monarch. Znajdziecie e, ich produkcję na pewno na Steamie. Widziałem, że tam mają. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do ich teamu, zapraszam. Znaczy, Kuba zaprasza. Jeśli chcielibyście coś ciekawego tam wnieść do firmy. Mm, a my dzisiaj mamy odcinek Estali, o Estalii, część pierwsza dzisiaj, znaczy. Część pierwsza, tak, część pierwsza, bo trochę tego jest, więc Jakub zasponsorował, a my lecimy z tematem. Estalia. Jest ludzkim państwem położonym na południe od Bretonii i południowy zachód od Imperium. Gorące, suche tereny tej krainy nie są zjednoczone pod jedną koroną. Zamiast tego, ziemia ta jest podzielona na wiele malutkich królestw, z których większość nie jest znana poza samą Estalią. Kraj ten słynie ze swoich kupców, na których karawany można się natknąć na terenie całego Starego Świata. Nawet dwadzieścia stuleci po ich rozpoczęciu e, Wielkie Krucjaty z Arabią pozostają jednym z największych wydarzeń w historii ludów Starego Świata i po dziś dzień determinują one losy narodów, które wzięły w niej udział, a także relacje między nimi. Krucjaty przeciwko Arabii były jednymi z największych militarnych ekspedycji kiedykolwiek przeprowadzonych przez królestwa ludzi ze Starego Świata, stanowiąc prawdopodobnie największe wojny w historii kontynentu, które nie były toczone z wojskami chaosu. Krucjaty rozpoczęły się w 1448 roku imperialnego kalendarza, kiedy to tyran i władca Arabii, sułtan Dżafar, przepłynął Wielki Ocean na czele Wielkiej Armii i najechał Estalię. Estalczycy są twardym i odważnym ludem, jednak pomimo stawienia silnego oporu ich armia została szybko pokonana. Nie da się nawet oszacować, jak wielu Estalczyków zostało zniewolonych i wysłanych na arabskich okrętach prosto na ogarnięte złą sławą targi niewolników w mieście Lasik. Zaniepokojony wizją inwazji sułtana, także i na swoje włości, król Louis Prawy z Bretonii zmobilizował ogromną armię i wysłał swoich emisariuszy do imperatora Frederika III i jego hrabiów elektorów, chcąc przekonać ich do wsparcia swojej kampanii. W odpowiedzi imperator nakazał zgromadzenie się swoich hrabiów w Waldorfie na specjalnie zwołanej radzie. Choć część prowincji imperium toczyło się Toczyło w tamtym czasie własne wojny domowe, wszelkie działania wojenne na terenie imperium wstrzymano, a każdy hrabia zaoferował imperatorowi choć mały kontyngent własnych sił. U boku rycerzy z Bretonii oraz ich feudalnych armii, pod twierdzą broni, zgromadziły się więc i także armie hrabiów elektorów, co to, do czego doszło następnie, było jednak rzeczą rzadko widywaną w tej części świata. Zamiast podjąć przygotowania do obrony prowadzących do Bretonii, i Imperium przełęczy, ogromna armia pomaszerowała prosto na południe, przekraczając dawną granicę Estalii w misji wyzwolenia jej. Sultan może i był chciwym i okrutnym człowiekiem, ale nie był głupcem. Bardzo szybko zrozumiał, iż nie miał szans w boju z połączonymi siłami Bretonii i Imperium. Zamiast stawić więc czoła, uciekł z powrotem w ojczyste strony. Tylko jeden zbuntowany szejk, Emir Wazar, Nazywany często emirem okrutnym, był dość, był dość uparty, by zostać w Estalii, po odpłynięciu z niej swojego pana, chcąc zetrzeć się z armiami z północy. Do historii przeszedł on jako człowiek przesadnie chciwy, okrutny i nieco głupi. Objął on władzę w mieście Magritta, zmuszając zniewolonych Estalczyków do wyczerpującej pracy przy ufortyfikowaniu go przed nadciągającą z północy armią. Jego zadanie było jednak tym trudniejsze. Iż do tego czasu dołączyli do niej najemnicy Stylei, którzy w ostatnich dniach wsławili się wyzwoleniem miasta Tobaro. Po ponad ośmiu latach oblężenia Magrita została wyzwolona, a do historii imperium przeszła brawurowa szarża rycerzy z zakonu płonącego słońca, którzy przepędzili z miasta ostatnie siły szejka. W innych miejscach, stali pozostałe siły imperium i Bretonii przemierzały kraj, napotykając jedynie ruiny i zniszczenie. Całe wioski i miasteczka były palone przez najeźdźce do gołej ziemi, a ich mieszkańcy byli albo niewoleni, albo mordowani bez litości. Po doświadczeniu na własne oczy losu, który spotkały stalie, biorący udział w kampanii rycerze poprzysięgli zorganizować krucjatę, obierając na cel ziemię samych Arabów, chcąc wyzwolić porwanych ze swoich stron Estalczyków i pomścić śmierć niewinnych ludzi. Po wyzwoleniu kraju. Krzyżowcy podzielili swoje siły i udali się do licznych estalskich portów, gdzie w tamtym czasie gromadziła się już ogromna flota. Armie Dżafara dotarły w tym czasie do Arabii i podjęły przygotowania do obrony przed nadchodzącą inwazją, tworząc całe legiony sporwanych uprzednio niewolników oraz fortyfikując miasteczka i miasta. Krzyżowcy wylądowali w mieście Kofer, znanego z handlu przyprawami. Choć, choć arabowie wznieśli tam imponujące umocnienia. Obrońcy tej osady byli nieprzygotowani na furię wyzwoloną w rycerzach przez sultana. Armię Bretonii i imperium rozgromili, rozgromiły obrońców portu i bez litości pozbawiły życia wszystkich, którzy chwycili za broń w obronie swojego domu. Większość gniewu krzyżowców została jednak przez nich wyładowana na bezbronnych ludziach. Co więcej, mury i spirale koferu zostały całkowicie zburzone. W tym samym czasie Dżafar wycofał się do swojej cytadeli w mieście El Haik. Obsadzając ją większością dostępnych wojowników. Miał on nadzieję, że do czasu dotarcia do miasta, krzyżowcy złupią kofer i będą zmuszeni wyprawić się przez pustynię, gdzie nieprzygotowanych, ciężko zbrojnych wojowników wykończy upał i pragnienie. Prawdą jest, iż marsz krzyżowców w drodze do la El Haik był dla nich bardzo wyczerpujący i wielu zapłaciło w jego czasie najwyższą cenę. Sultan Dżafar nie docenił jednak rycerskiego honoru i potęgi, złożonych przez krzyżowców ślubów zemsty. Po ponad roku ciągłego marszu droga do El Haik była naznaczona jedynie śladami prawego gniewu. Kiedy ostatecznie siły krucjaty stanęły do walki z armią sultana, były bar byli bardziej zdeterminowani niż przy którymkolwiek wcześniejszym starciu. Sultan był tyranem i despotą, obdarzonym nienawiścią zarówno przez rycerzy ze Starego Świata, jak i przez własny lud. Co więcej, wielu jego poddanych wykorzystało okazję płynącą z inwazji obcych wojsk i zbuntowało się przeciwko niemu. Przez większość czasu trwania Krucjaty bunty przeciwko władzy sułtana nie miały wielkiego wpływu na jej przebieg, jednak kiedy doszło do oblężenia El Haik, znaczna część wojowników z armii sułtana, zbuntowała się i rozpoczęła rewolucję. Sultan był zmuszony do porzucenia swoich planów obrony i desperackiej walki z rycerzami z jednej strony i buntownikami z drugiej. Jafar był jednak zdania, że z buntownikami może sobie poradzić, jednocześnie zostawiając krzyżowców po drugiej stronie murów na pastwę palącego słońca. Sultan nie przypuszczał jednak, że krzyżowcy nauczą się do tego czasu wykorzystywać magię i zdrowy rozsądek w walce z zabójczym klimatem Arabii. Choć siły obu armii były zbliżone, w skład sił krzyżowców wchodzili niemal wyłącznie całkowicie opancerzeni, ciężko zbrojni rycerze. Tworzyli oni niepowstrzymaną falę metalu, która w dniu szturmu na miasto zmiotła z jej murów lekko opancerzonych pikinierów i mieczników sułtana. Ta szarża przeszła do legend i ballad. Armia Sultana została całkowicie zniszczona, walcząc znacząc kamienny grunt pod stopami walczących czerwonym cieniem, który utrzymuje się w tamtym miejscu po dziś dzień. Sam tyran Jafar poległ w walce. Jego plecy przebiła bretońska lanca, kiedy w pośpiechu próbował zbiec z pola bitwy. Wraz ze śmiercią Sultana krucjata dobiegła końca. Bretońscy rycerze, tworzący ponad połowę sił krucjaty, ogłosili, że ich poczucie honoru zostało nasycone. Powrócili oni do koferu i odpłynęli do domu. Imperialni rycerze mieli zaś całkowicie inny pogląd na sytuację, w której się znaleźli. Poprzysięgli oni wszak odniesienie całkowitego zwycięstwa nad całą Arabią. W tym momencie krucjata zaczęła dzielić się na wiele pomniejszych kampanii, a cnotliwi rycerze rozpoczęli o wiele bardziej prywatne wojny i polowania na pozostałości po armii Dżafara. Część z rycerzy, która pozostała w Arabii, postawiła sobie za cel wyzwolenie wszystkich porwanych przez sułtana Estalczyków. Może i minęły już trzy stulecia od wojny krwi, ale my tu, w Estalii, mamy długą pamięć. Wampir Nurgul spalił kraj od gór Irany po wybrzeże południowego morza, nim udało się nam go pokonać. Tylko dzięki pomocy błogosławionej Myrmidii udało nam się go zgładzić. Nigdy nie przycisnęliśmy wampirów do swojej piersi, jak uczyniliście to wy w Sylwanii. Ta ziemia jest skazą waszego imperium, należy ją wypalić i opuścić powsze czasy, powiedział Cristobal Mendes, estalski distro. W 1750 roku imperialnego kalendarza Nurgul Nekrarcha splądrował i zrównał z ziemią całą Estalię w wydarzeniu, które do historii świata przeszło pod nazwą Wojny Krwi. Estalia wciąż nosi blizny po tej wampirzej wojnie, a jej mieszkańcy po dziś dzień nienawidzą nieumarłych z całego serca. Do jeszcze gorszych wydarzeń doszło wiele stuleci później, między 2415 a 2419 rokiem imperialnego kalendarza, kiedy to Estalia stała się polem bitwy między Heinrichem Kemlerem a Brachnarem Przeklętym. Estalskie wojsko robiło co mogło, by chronić obywateli swoich królestw, ale ich ziemia stała się na powrót bezpieczna dopiero, kiedy Kremler wyprawił się ze swoimi wrogami na północ do Bretonii. Jak wygląda geografia Estali? Estalskie królestwa leżą na południu Starego Świata, gdzie klimat jest cieplejszy i bardziej suchy niż ma to miejsce w innych krainach na kontynencie. Zagrożenie ze strony chaosu wydaje się być w tych stronach bardzo odległe, jako że sami kultyści i bandy chaosu witają tu niezwykle rzadko. Niepodobnie, Bre niepodobnie Brentoni oraz Imperium, które są zjednoczonymi narodami pod władzą pojedynczego władcy, królestwa Estalii są liczne i znacznie różnią się między sobą. Królestwa z gór Irany są domem dla zaciekłych twardych wojowników ze wzgórz, podczas gdy królestwa obejmujące południową część kraju są znane przede wszystkim z ekstensywnie prowadzonego handlu. Okręty kupców z tych stron utrzymują kontakty handlowe we wszystkich portach południowego morza, a sami kupcy zbijają prawdziwe fortuny na handlu zarabami. Największe miasta Stali rywalizują ze sobą opozycję i bogactwa, niejednokrotnie rozwiązując dzielące je spory na polu bitwy. Poza walką między sobą, estalscy wojownicy mogą gromadzić doświadczenie bitewne także w wojnach z Arabami na południu, Bretończykami na północy i Tylańczykami na wschodzie. Obecnie dwa największe miasta, państwa miasta Estali to Bilbali i Magritta. Oba dorobiły się swojej potęgi na handlu morskim. Dostęp do morza tych dwóch państw miast jest powodem zazdrości wielu biedniejszych królestw w górach Irrany. Główny punkt geograficznego odniesienia w Estali. Dolina wiatraków zlokalizowana jest w wyższych partiach gór Abasco. Stojące w niej młyny zbudował król don Jurno Esparo w próbie wykarmienia swojego ludu. Niestety, dolina została porzucona na krótko po jej zasiedleniu z uwagi na kiepskiej jakości glebę, nie nadającą się pod uprawę. Cały teren został więc ponownie wysiedlony, a stojące tam młyny zostały porzucone na pastwę natury. Mówi się, że próchniejące i gnijące pola młynów są dziś domem dla szczuro ludzi poświęconym jednej z szalonych intryk tych plugawych istot. Do najważniejszych miejsc na mapie Estali należą Góry Abasco, jeden z dwóch łańcuchów górskich na Półwyspie, Aquilas, wielkie miasto portowe, Droga Alborańska, droga prowadząca z Belmos do Ubrique, Alquerazo, -Al Alkezaro, miasto portowe, Almagora, wielkie miasto portowe również, Azuara, to jest miasto śródlądowe, Barboza, wielkie miasto portowe, Zatoka Coetitude, Belmos, miasto portowe na południu, Bilbali, portowe miasto stołeczne, Borgas, miasto śródlądowe, droga Cantbario, to jest droga łącząca Bilbali z Barbozą, Sebreros, miasto śródlądowe, wzgórza Sefiro, estalska kraina wzgórz, Czelwen, miasto śródlądowe, droga Cuero, droga między Haveą a Almagorą, Diamanterra. Jest to wielkie miasto portowe. Durango, osada w górach Irany, wyspa estragon Na przestrzeni wczesnych dekad 24 stulecia imperialnego kalendarza, Don Diego Estragon, estalski kupiec i odkrywca, odkrył tajemniczą wyspę, która od czasu do czasu zdawała się zmieniać położenie. Piraci i odkrywcy zgłaszali niekiedy, iż widzieli wyspę w odległości około 400 mil morskich na południowy zachód od wybrzeży Estalii. Wzgórza Feros to jest łańcuch wzgórz. Guelata, pomniejsze królestwo w stali, Golfo de Biuse, z Zatoka. Graus, to jest miasto portowe. Wielki Ocean, obmywa zachodnie brzegi stali, Gualkazar, to jest miasto śródlądowe. Guaniar, osada w górach Irany. Góry Irany, to jest jeden z dwóch łańcuchów górskich na półwyspie. Harais, miasto śródlądowe. Hawea, miasto portowe. Jargos, nie pomniejsze królestwo. Laqueno, osada w górach Irany. Los Cabos, miasto portowe, Magrita, to jest stołeczne miasto portowe, wzgórza Miramar, pasmo wzgórz, Molena, miasto śródlądowe, Montenas, miasto śródlądowe, Muros, miasto śródlądowe, Neria, miasto portowe, Pahena, osada w górach Irany, Laspina, jeden z dwóch większych lasów na Półwyspie, Potes, miasto śródlądowe, Raganos, zamek w górach Abasco, Reas, to jest osada w górach Irany, Eboro, Guadaris, Riaza, Tagos, Tarmos, to są główne estalskie rzeki. San Luis to miasto portowe. San Pedro del Sur, miasto portowe. Serpicio, osada w górach Irany. Szagun miasto portowe. Siernos, miasto śródlądowe, spalone do gołej ziemi w 26, stuleciu przez Sienne w Susa, jasnego czarodzieja. Stiges, miasto portowe. Solsona, miasto śródlądowe. La Sombra, jeden z dwóch większych lasów na półwyspie. Południowe Morze to jest Morze rozdzielające Estalię od Arabii. Droga Tobaro to jest droga prowadząca z Hawei do tyleańskiego miasta Tobaro, Torosa, miasto portowe, przełęcz Tramonto to naturalny korytarz między Estalią a Tileą, Ubrike, miasto portowe, Verin, miasto śródlądowe, Wizeaja, miasto portowe, Zaragos, księstwo rządzone niegdyś przez Marsilio Diavile. Jakie są terytoria sporne? Zatrute Bagna to jest teren położony na północnym zachodzie Tilei, rozciągający się od Wielkiego Oceanu do Gór Czarnych. W samym sercu tej krainy leży stolica pod imperium Skavenów, Skavenblight. Archipelag Cavorna, na południe od Tobaro i na północ od Sartozy leży archipelag Cavorna, teatr głównych wydarzeń wojny bestii. Sera Skuro, wyspą, na której piraci z tej części świata zbudowali twierdzę, obleganą niegdyś przez siły Bragancy. Golfo di Fodore, to jest zatoka na Morzu Tilańskim, Ola Gorgony, wyspa na Morzu Tilańskim, Isla d'Azure, wyspa o zatoce przyjaznej wszelkim piratom i przemytnikom, wyspa Żalu, czy to jest przeklęta wyspa położona daleko na południe od archipelagu Kaworny, wyspy Syrenie, to jest mały archipelag, czerwone krypty, zakopane głęboko pod zatopionymi katakumbami Wendezy, czerwone krypty zostały najprawdopodobniej zbudowane przez swoich oryginalnych mieszkańców od ponad stulecia jest to jednak miejsce przechowywania artefaktów o wielkiej mocy z całego świata. Można tam znaleźć m.in. trzy zwoje związania: Tobaro. To tylańskie to, mm, stołeczne miasto portowe. Wyjąca otchłań to ogromna, do połowy zalana jaskinia na Wyspie Żalu. Wewnątrz znaleźć można tajemniczą świątynię, o wiele starszą niż sama rasa elfów. W centrum jaskini leży zaś monolit z kamienia osnowy, znajdujący się pod ochroną sze, smoka ziejącego ogniem osnowy. Pod Magritta, rozciągające się pod miastem tunele, najprawdopodobniej wykopane przez skavenów w latach jeszcze przed narodzinami Sigmara. Fendeza, Tilańskie stołeczne miasto portowe. Jakie są ważne miejsca naokoło Estali? Isla de Sangre to jest wyspa wulkaniczna, Wyspa Krwi to jest wyspa strzeżona przez wysokie elfy, Tor Karindis, lub też roztrzaskana wieża, jak nazywają ją ludzie, to elfia struktura zbudowana w Estali. Mieszkańcy tego kraju wierzą, że w środku drzemie smok magmy, który jest niczym uśpiony wulkan oraz że dzień jego przebudzenia ma nadejść na przestrzeni kilku następnych dekad. I dotarliśmy do końca pierwszej części charakterystyki stali ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj, słyszymy się za jakiś tydzień, mam nadzieję. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć. Wejdź na patrona i wesprzyj projekt.